Węgiel sprzedawany przez samorządy nie wszędzie kosztuje tyle samo. O ile ustawa określa, że miasta nie mogą sprzedawać węgla za więcej niż 2000 zł za tonę, to w regionie rozbieżność jest spora. Z większych miast najtaniej, bo za 1600 zł węgiel sprzedaje Wodzisław Śląski. Wodzisław być może jest w specyficznej sytuacji. Dlaczego? Dlatego, że nasz KDW, czyli kwalifikowany dostawca węgla, ma siedzibę w Wodzisławiu i ma skład w Wodzisławiu. I my byliśmy po kilku spotkaniach i po kilku rozmowach z naszym KDW, które zresztą zostało wyznaczone przez PGG jako wodzisławski punkt odbioru tego węgla, że po prostu on będzie mógł wydawać bezpośrednio mieszkańców, więc myśmy tylko doliczyli własne koszty funkcjonowania i rozdystrybuowania tego węgla. Drożej jest na przykład w Sosnowcu. Tam mieszkańcy za tonę węgla płacą 1800 zł, ale to i tak dość konkurencyjna oferta w stosunku do okolicznych miast. To jest cena minimalna, którą mogliśmy zaproponować naszym mieszkańcom. Mogło być drożej, bo tak naprawdę obsługa tego systemu kosztuje i była możliwość, abyśmy sobie doliczyli tę kwotę, natomiast no, postanowiliśmy tutaj nie przerzucać tych kosztów na mieszkańców i ta cena 1800 zł jest jedną chyba z najbardziej atrakcyjnych cen tutaj w regionie. Drożej jest na przykład w Bytomiu 1900 zł czy Katowicach 2000 zł. 2000 zł zapłacą też mieszkańcy Tychów. To jest tak naprawdę cena, która została też ustalona w ustawie dotyczącej sprzedaży węgla przez samorządy. W niej pojawiają się dwie kwoty. Jedna dotycząca tego, za ile samorządy kupią od dystrybutora węgiel, a druga dotyczy tego, ile może wynosić maksymalna cena za tonę węgla. Stąd te 2000 zł. Dodam, że jest to cena za tonę węgla wraz z transportem. Za który na przykład w Katowicach trzeba dopłacić. Na razie zainteresowanie kupnem węgla od gmin nie jest duże. Dla przykładu w Tychach do tej pory chęć zakupu wyraziły tylko 232 osoby.